Mówiliśmy już o prawie działania mas. Podczas tego nagrania porozmawiamy o szybkości reakcji. A w kolejnym nagraniu zastanowimy się, jak połączyć prawo działania mas z szybkością reakcji. Zapiszmy przykładowe równanie reakcji chemicznej. A moli substancji A reaguje z B molami substancji B, dając C moli substancji C i D moli substancji D. Jak już wiesz, stała równowagi dla takiego hipotetycznego równania wygląda tak. K, czyli stała równowagi, równa jest stężenie substancji C podniesione do potęgi mała literka C odpowiadająca ilością moli tej substancji C razy stężenie substancji D podniesione do potęgi mała literka D odpowiadające ilością moli substancji D dzielone przez stężenie substancji A podniesione do potęgi A razy stężenie substancji B podniesione do potęgi B. W poprzednim nagraniu mówiłam Ci, że w momencie, gdy szybkość reakcji przebiegających w przeciwnych kierunkach jest jednakowa, kiedy szybkość powstania C i D jest równa szybkości rozpadu C i D, to między reagentami A, B i C i D ustala się stan równowagi. W stanie równowagi szybkość tej i tej reakcji jest taka sama. Tyle mówiliśmy o szybkości reakcji, a nie powiedzieliśmy sobie do tej pory o tym, czym dokładnie jest ta szybkość. Szybkość w chemii definiuje się tak jak szybkość w innych dziedzinach, czyli jako zmianę we właściwościach w czasie, podzieloną przez czas, w którym ta zmiana zachodzi. Na przykład szybkość, z którą jedzie samochód, czyli jego prędkość, jest to przejechany dystans podzielony przez czas na to potrzebny. W chemii interesuje nas, jak szybko zużywają się substraty lub powstają produkty, a więc szybkość reakcji wyrażona jest jako zmiana stężenia w czasie. Jednostką szybkości reakcji jest mol na litr na sekundę. Szybkość reakcji możemy określić na podstawie zmiany stężenia substratów lub produktów w czasie przebiegu reakcji chemicznej. Ogólnie szybkość reakcji opisuje taki wzór. V równa jest zmiana stężenia przez czas potrzebny do zajścia zmiany tego stężenia. Czyli V równa jest zmiana stężenia substratów przez zmiana czasu, albo też V równa jest zmiana stężenia produktów przez zmiana czasu. Ten wzór odnosi się do przypadku, kiedy badamy przyrost stężenia produktów. Delta T to czas, w jakim przebiega reakcja chemiczna. A ten odnosi się do przypadku, kiedy badamy spadek stężenia substratów. Na szybkość reakcji chemicznej wpływa wiele czynników. Między innymi na szybkość reakcji ma wpływ rodzaj reagujących substancji oraz ich poziom rozdrobnienia. Im bardziej rozdrobiona substancja, tym łatwiej cząsteczkom zderzać się ze sobą i szybkość reakcji jest większa. Kolejny czynnik to stężenie reagujących substancji lub ciśnienie gazów w przypadku, kiedy reakcja przebiega w fazie gazowej. Ale temat stałej równowagi w stanie gazowym poruszymy w przyszłym nagraniu. Im wyższe jest stężenie reagentów, tym większa jest szybkość reakcji. Następny czynnik to temperatura. W przypadku reakcji endoenergetycznych wzrost temperatury układu zwiększa szybkość reakcji. Jednak jeśli mamy do czynienia z reakcjami egzoenergetycznymi, wtedy wzrost temperatury wpływa na spadek szybkości reakcji. Dodatkowo na szybkość reakcji wpływa również energia aktywacji. Im mniejsza jest jej wartość, im mniejsza bariera energetyczna zajścia reakcji, tym reakcja zachodzi szybciej. Pamiętasz, co zmienia energię aktywacji? Oczywiście, są to katalizatory. Więc katalizatory również wpływają na zwiększenie szybkości reakcji. Ostatnim czynnikiem jest droga przemiany substratów w produkty. W tym nagraniu skupmy się tylko na jednym z czynników, jakie wpływają na szybkość reakcji. Skupmy się na stężeniu. Im stężenie reagujących ze sobą substancji jest większe, tym większa jest szybkość reakcji. Dzieje się tak, ponieważ prawdopodobieństwo zderzenia się cząstek jest wtedy większe. Co więcej, przy dużym stężeniu reagentów możemy liczyć na większą ilość zderzeń aktywnych, czyli takich zderzeń, gdzie cząstki są odpowiednio zorientowane względem siebie i mają odpowiednią energię kinetyczną. Napiszmy reakcję. A moli substancji A plus B moli substancji B daje C moli substancji C i D moli substancji D. Szybkość reakcji jest proporcjonalna do stężeń molowych reagentów.
Tą proporcjonalną zależność opisuje równanie kinetyczne. To, jak powinno wyglądać dane równanie kinetyczne, określa się na podstawie przeprowadzonych eksperymentów. Dla naszego równania reakcji chemicznej równanie kinetyczne mogłoby się prezentować w ten sposób. Szybkość reakcji równa jest K razy stężenie substancji A podniesione do potęgi lambda A razy stężenie substancji B podniesione do potęgi lambda B. To małe K jest stałą szybkości reakcji. Stała szybkości w stałej temperaturze reakcji jest wielkością charakterystyczną dla danej reakcji, niezależną od stężeń reagentów. Można ją wyznaczyć tylko eksperymentalnie. Symbol lambda A oznacza rząd reakcji w stosunku do substratu A. Analogicznie symbol lambda B oznacza rząd reakcji w stosunku do substratu B. Rząd reakcji względem substratu określa, jak reakcja zachodzi, a nie jaka jest jej stechiometria. Suma wykładników potęgowych lambda równa lambda A plus lambda B to całkowity rząd reakcji. Rząd reakcji zazwyczaj ma silne powiązanie z cząsteczkowością reakcji. Przez cząsteczkowość reakcji rozumiemy ilość cząsteczek substratów biorących udział w reakcji elementarnej. Ilość cząsteczek, które muszą się spotkać w jednym miejscu i czasie, by reakcja mogła nastąpić. Czyli lambda A może być powiązane z tym współczynnikiem stechiometrycznym A. Ale szereg badań pokazał, że nie możemy brać tego za pewnik. Wartość rzędowości nie jest parametrem ważnym samym dla siebie. Możemy powiedzieć, że jest to pewna matematyczna zależność, która pomaga wyciągnąć praktyczne wnioski co do przebiegu reakcji chemicznej i pozwala na wnioskowanie o jej mechanizmie i szybkości. Jeśli szybkość reakcji V równa jest K, oznacza to, że reakcja jest zerowego rzędu. To znaczy jest niezależna od stężenia. Reakcje takie zachodzą ze stałą prędkością aż do wyczerpania substratów i zatrzymują się gwałtownie. Reakcja rzędu pierwszego względem substratu A, czyli reakcja, w której szybkość reakcji jest proporcjonalna do pierwszej potęgi stężenia, lambda A równa się 1, będzie miało następujące równanie kinetyczne. V równe jest stała szybkości reakcji razy stężenie substratu A podniesione do potęgi lambda A. Czyli V równa się K razy stężenie substancji A. W tego typu reakcjach podwojenie stężenia substratu powoduje dwukrotne zwiększenie szybkości reakcji. Analogicznie jest dla reakcji drugiego rzędu względem substancji A. V równe jest stała szybkości reakcji razy stężenie substancji A podniesione do potęgi lambda A, czyli podniesione do potęgi drugiej. W tym przypadku, kiedy zwiększymy stężenie substratu dwukrotnie, szybkość reakcji wzrośnie czterokrotnie. Kiedy dwukrotnie zwiększymy stężenie substancji dla reakcji drugiego rzędu, równanie kinetyczne będzie prezentowało się w następujący sposób. K, czyli stała szybkość reakcji, która się nie zmienia, niezależnie od tego, jakiego stężenia substratu użyjemy, razy stężenie substancji A podwojone, podniesione do kwadratu. Kiedy porównamy pierwsze równanie z tym drugim równaniem, zobaczymy, że V2 równe jest 4 razy V1. Aby te wszystkie wiadomości utrwaliły się Tobie, proponuję teraz rozwiązać dwa króciutkie zadania. W pierwszym zadaniu wiemy, że szybkość reakcji bromometanu z jonami wodorotlenowymi podwaja się, gdy stężenie jonów wodorotlenowych zostanie zwiększone dwukrotnie. Natomiast gdy stężenie samego bromometanu zwiększy się 1,2 razy, szybkość reakcji również zwiększy się 1,2 razy. Napisz, jakie jest równanie kinetyczne tej reakcji. Zwróć uwagę na to, że stosunek zwiększenia szybkości reakcji do wzrostu stężenia jonów wodorotlenowych wynosi 2:2. Więc po skróceniu tych dwójek otrzymujemy stosunek 1:1. Zatem szybkość reakcji zależy od jonów wodorotlenowych, a rzędowość reakcji względem jonów wodorotlenowych wynosi 1. Teraz przejdźmy do zależności szybkości reakcji od stężenia bromometanu.
Kiedy stężenie reakcji wzrośnie 1,2 razy, wtedy szybkość reakcji również wzrasta 1,2 razy. Zatem ponownie mamy, iż wzrost szybkości reakcji wzrasta 1 raz w momencie, kiedy stężenie reagentu wzrasta 1 raz. Więc mamy do czynienia z reakcją pierwszego rzędu względem stężenia bromometanu. Równanie kinetyczne dla tej reakcji prezentuje się następująco. Szybkość reakcji równa jest stałej szybkości reakcji razy stężenie bromometanu razy stężenie jonów wodorotlenowych. Rząd reakcji ze względu na stężenie bromometanu wynosi 1, więc tutaj nic nie wstawiamy. I podobnie w przypadku stężenia jonów wodorotlenowych. Tutaj też mamy do czynienia z rzędem reakcji wynoszącym 1. A jedynek w chemii nie piszemy, więc i tu jedynki nie będzie. Teraz kolej na drugie zadanie. Napisz równanie kinetyczne i wyznacz wartość stałej szybkości reakcji, która przyczynia się do powstania smogu, w momencie kiedy dysponujesz następującymi danymi. Tutaj mamy te dane zebrane w tabeli. Zobacz, w doświadczeniu drugim użyto 2 razy większego stężenia tlenku azotu 2. Stężenie tlenu nie uległo zmianie w porównaniu do doświadczenia pierwszego, a szybkość reakcji wzrosła 4-krotnie. Więc tą dwójkę skróćmy z tą czwórką i wychodzi nam tutaj 1, a tutaj 2. Z tego wiemy już, że rząd reakcji względem tlenku azotu 2 wynosi 2. Teraz przejdźmy do doświadczenia trzeciego. W tym doświadczeniu stężenie tlenku azotu 2 jest takie samo jak w doświadczeniu drugim. Natomiast zmianie uległo stężenie tlenu. Stężenie tlenu w porównaniu do stężenia w doświadczeniu drugim wzrosło 2-krotnie. Podobnie szybkość reakcji wzrosła również 2-krotnie. Więc teraz tą dwójkę i tą dwójkę możemy skrócić. I wychodzi, że reakcja jest pierwszego rzędu ze względu na stężenie tlenu. W takim razie, kiedy założymy, że temperatura jest stała, to możemy już zapisać równanie kinetyczne tej reakcji. Szybkość reakcji równa jest stałej szybkości reakcji razy stężenie tlenku azotu podniesione do potęgi drugiej, bo rząd reakcji ze względu na stężenie tlenku azotu wynosi 2 razy stężenie tlenu. Tu nie stawiamy potęgi, ponieważ rząd reakcji ze względu na stężenie tlenu wynosi 1. Teraz wyliczmy, ile wynosi stała szybkość reakcji. Jak sama nazwa mówi, stała jest stała, więc jest taka sama w przypadku doświadczenia pierwszego, drugiego czy też trzeciego. Wiemy, że szybkość reakcji równa jest stałej szybkości reakcji razy stężenie tlenku azotu 2 podniesione do potęgi drugiej razy stężenie tlenu. Kiedy zamienimy to stronami i podzielimy przez ten człon obie strony, otrzymujemy w ten sposób, że stała szybkość reakcji równa jest prędkości reakcji podzielonej przez stężenie tlenku azotu 2 podniesione do potęgi drugiej razy stężenie tlenu. Proponuję, aby wartość liczbową obliczyć na podstawie wyników doświadczenia pierwszego, ale równie dobrze możemy to zrobić na podstawie doświadczenia drugiego czy też trzeciego. Stała szybkość reakcji równa jest 0,104 mol przez litr za sekundę podzielić przez 0,012 do kwadratu razy mol do kwadratu dzielone przez litr do kwadratu. Ten litr do kwadratu przenieśmy sobie do licznika. A teraz podzielmy jeszcze wszystko przez 0,020 mol przez litr. Również litr przenieśmy do licznika. Aby obliczyć wartość liczbową, sięgnijmy po kalkulator. 0,104 podzielić na 0,012. Mój kalkulator nie ma potęg, więc sobie tutaj podzielę jeszcze raz przez 0,012. W ten sposób dostaję 0,012 do kwadratu. I jeszcze to wszystko podzielmy przez 0,020. Otrzymujemy, że stała szybkość reakcji wynosi w przybliżeniu 3,6 razy 10 do potęgi czwartej. Jeżeli chodzi o jednostkę, to będzie nią litr kwadrat przez mol kwadrat razy sekunda. Jednostka stałej szybkości reakcji zmienia się wraz z rzędowością reakcji.
Dlatego proponuję Ci, żebyś zawsze ją sobie wyliczał, a nie uczył się jej na pamięć. Zadanie uważam za rozwiązane. Równanie kinetyczne ma postać. V równe jest stała szybkość reakcji razy stężenie tlenku azotu 2 podniesione do potęgi drugiej razy stężenie tlenu. A stała szybkość reakcji wynosi 3,6 razy 10 do czwartej litr kwadrat przez mol kwadrat razy sekunda. Myślę, że w tym nagraniu już wystarczy nowych wiadomości. Do usłyszenia w kolejnym nagraniu.